Dobry wieczór. Nie wygra się meczu wtedy, kiedy ma się dogodne sytuacje i nie oddaje strzałów na bramkę, a takie w pierwszej części przede wszystkim mieliśmy. Bo na pewno z gry, jeżeli chodzi o przebieg tego meczu, spodziewaliśmy się, że tak to będzie wyglądało, że to my będziemy dłużej przy piłce. Termalika będzie starała się wyprowadzać szybkie ataki. 2-3 razy byliśmy pod bramką przeciwnika i to, co powiedziałem, zabrakło tego w decydującym momencie oddania strzału po akcji Krzyśka Mączyńskiego czy też Sebastiana Szymańskiego. Druga część meczu, a w przerwie o tym sobie powiedzieliśmy, że trzeba strzelać. Zaczęła się od dobrego, może 8, 7, 10 minut Legii, gdzie zepchnęliśmy Termalikę do defensywy. Oddany strzał Kuby Czerwińskiego w poprzeczkę i potem prosty gol, który straciliśmy, który nie miał prawa się przydarzyć, mając piłkę w rękach. Out. Zagrywamy do siebie w sposób niedopuszczalny. Tracimy gola. Po stracie gola drużyna starała się atakować. Stworzyła sobie kilka sytuacji. Znakomite miał Sadiku, znakomito miał Guilherme, znakomito miał Hamalainen. Ale to, co powiedziałem, nie strzeliliśmy i stąd przegraliśmy mecz. Gratulacje dla Mariusza Rumaka za wygrany mecz. Brakuje zmienności rytmu przede wszystkim, jeżeli chodzi o grę piłką, bo może być złudne, natomiast złudne to, że to jest robione wolniej. Na pewno nie robimy tego wolniej niż przeciwnik. Inaczej się gra w ataku pozycyjnym, inaczej się gra grając z kontry. Szybkie ataki z kontry wyglądają zdecydowanie inaczej niż wtedy, kiedy trzeba akcję budować i grać w ataku pozycyjnym. Oczywiście my za dużo wykonywaliśmy dzisiaj podań w szerz, za mało w przód i to było to, czego nam zabrakło. Jednostajność, tu się nie zgodzę do końca, że tak to wygląda. Natomiast w żadnym wypadku nie mam prawa tutaj w tej chwili zganiać tego, że graliśmy 9 mecz w 30 dni. Jesteśmy jedyną taką drużyną, która tyle meczów rozgrywała i to też w jakiś sposób może być, że tak to wygląda. Natomiast no tak jest w Polsce w tej chwili, że my rozgrywamy przez czas, wtedy kiedy jesteśmy w okresie przygotowawczym i kiedy drużyna się zbiera, mnóstwo spotkań. Za chwilę mamy 10. spotkanie w ciągu 33 dni. Jesteśmy jedyną w Polsce taką drużyną. Inne rozegrały do tej pory 4, ale nie szukam tutaj żadnych usprawiedliwień. To jest fakt. Damy sobie z tym na pewno radę, jestem przekonany i podniesiemy się po tym. Natomiast drużyna też musi zareagować, musi wziąć więcej odpowiedzialności za proste zagrania na boisku, za to, co mają wykonywać, koncentrować się i myśleć przede wszystkim o tym, co on w danym chwili ma robić na boisku. Znaczy, my w tej chwili w ogóle nie trenujemy, bo to, co powiedziałem, nie ma kiedy trenować. Za chwilę wsiadamy w autokar i jedziemy 5 godzin do Warszawy. Będziemy mieli po przyjeździe od razu zajęcia regeneracyjne, gdzie trzeba będzie doprowadzić się do stanu używalności, bo w poniedziałek wsiadamy w autokar i znów jedziemy na mecz o Puchar Polski. Tam gramy we wtorek o 18 mecz, wracamy do Warszawy. Będzie taka sama sytuacja, bo w czwartek po południu już jedziemy do hotelu na zgrupowanie przedmeczowe. Także tak to wygląda i staramy się szukać tutaj różnych rozwiązań, różnym treningiem regeneracyjnym, mentalnym, rozmawiać, iść na kawę i tylko porozmawiać sami ze sobą. Można różne rzeczy robić. Będziemy na pewno robić wszystko, aby w tych najbliższych meczach wygrać, bo to jest podstawa. I tyle. Ja jestem na pewno przekonany, że ta drużyna odpali, że ta drużyna na pewno będzie grać tak jak chcemy. No ale nie szukam usprawiedliwień. Nie, ja dzisiaj tu nie chcę za dużo mówić na ten temat, bo wiem, że lipiec, sierpień to są najtrudniejsze w Polsce, najtrudniejsze miesiące dla drużyn, które grają w europejskich pucharach. Wrzesień, październik, listopad to jest ten czas, gdzie ta gra będzie zupełnie inaczej wyglądała pod każdym względem. Natomiast ja też wiem, jako trener, że lipiec i sierpień dla polskich drużyn jest najważniejszy, jeżeli chodzi o europejskie puchary.